Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Gosia, wy jesteście na moim kanale, zapraszam standardowo do subskrypcji, czyli ten przycisk, że zaczynam vloga tak niechlujnie i w ogóle, ale jestem mega, mega podekscytowana, a mianowicie jestem podekscytowana faktem, że już za sekundkę, dokładnie za godzinę przyjeżdża mój sim, symulator ten wielce wyczekany, o którym mówiłam wam na fejsie, na live'ach i na Twitchu i tak dalej, także muszę w mieszkaniu zrobić porządne przemeblowanie. Rower nie tyle, że pójdzie, słuchajcie, w odstawkę, ale będę musiała go przestawić w miejsce, co by nie przeszkadzał simowi. Tutaj mamy jeszcze stojak od keyboardu, tutaj już przestawiłam kanapę, bo stała w innym miejscu. Tu mam moje łóżko tak zwane wall-in bed, a tu Porsche, którego też widzieliście w poprzednim odcinku. No, w każdym razie dzieje się ogólnie, dam wam znać jak wszystko przebiega, jak cały progres tutaj idzie, a tymczasem zabieram się moi drodzy już za odkurzanie. Ale w ogóle jeszcze, słuchajcie, do momentu, tak myślę, że jak już ten odcinek jest opublikowany, to ja zdążyłam nawiązać współpracę z marką Philips, która też przesyła mi jakieś kozackie fajne lampa, żeby jeszcze... Kozackie fajne lampy, żeby jeszcze fajnie się streamowało, ale szczerze nie wiem, gdzie je teraz pomieszczę. Nie wiem. No dobra, nie przejmuj się tym, na razie układajmy rzeczy, które mamy, czyli kontynuujmy nasze tetrisowe mieszkanie. Jak to będzie mega po prostu zawracone mieszkanie, jakby tutaj odbywała się gra, nie? Tylko podłoga to lawa, po prostu zwyciężam. Będę przeskakiwać z Simon na rower, zrobię na stole, zostało na kanapę i tam. Zdrowie, jak widzicie, tu jest Fantomek, tu jest Frederik, tu jest Orfi. Elegancko, witamy serdecznie. Udało się, mission accomplished w zasadzie prawie w 100%, bo symulator już... Tak, sim jest już w domu, jeszcze musi tylko stanąć na tej oto podstaweczce. No jest dobrze, on for YouTube, tak. Ale my jesteśmy moja sąsiadka, Orfi. To jest kolega Orfi, ziomeczko. No dobra moi drodzy, czyli po prostu udało się po tej walce, po tej przeprawie. Nie było lekko, serio, po prostu ten sim, który stoi tutaj za mną, waży 110 kg. Tak, w całym tym zestawie, w całym tym secie. Oczywiście wynosiliśmy go bez telewizora, jak widzieliście. Sam montaż skończył się jakoś w nocy, a wy widzicie po prostu już efekt końcowy. Czyli piękny, elegancki sim. Mega się cieszę, że finalnie mogę sobie zacząć jeździć. Będą też pojawiały się streamy oczywiście na Twitchu, także bardzo serdecznie zapraszam tutaj www.twitch.com/gosiardest. To będzie dla mnie też spore, powiem wam, wyzwanie streamować, bo nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiłam. Były już streamy z roweru, ale nie było jeszcze streamów takich z jeżdżenia, także trochę przed wami się obnażę. Myślę, że jeszcze zrobimy kolejny odcineczek, to jest odcineczek z montażu, z oczekiwań, wyczekiwań, a zrobimy taki odcineczek, gdzie będę prezentowała cały mój sprzęt, czyli co siedzi tam sobie w środku, jaką mamy kierownicę, jaką mamy pedalierę. No, w każdym razie cieszę się, mam nadzieję, że wy cieszycie się razem ze mną.
Oczywiście jeszcze parę rzeczy tutaj jest do grania. Jak widzicie, nie ma zamontowane jeszcze do streamowania ani kamerki. Tutaj mam jeszcze lampy, mam w ogóle kozacki, słuchajcie, mikrofon. Całość sprzętu jest od Ragnar Simulator, proszę bardzo, jest prezentacja, jest Ragnar Simulator. A dodatkowe jakieś gadżety, o, sprzęt zamówiłam sobie z X.comu. Mam mega profesjonalny, słuchajcie, mikrofonik. Mam lampy, mam, o kurde, to jest czat, słuchajcie. Patrzcie na to w ogóle. Uwaga, czekajcie, prezentacja. Co wy na to? Co wy na to? Normalnie profesjonalna streamerka. Mam kozak naprawdę Razera słuchawki, które też zamówiłam sobie na X.comy, także po prostu dosyciłam sobie zestaw. Mamy jeszcze sporo rzeczy, które otrzymałam, słuchajcie, od Philipsa. Od doświetleń po, uwaga, czekoladki, także fajnie zapowiada się to nasze partnerstwo. Myślę, że lampki też posłużą mi jako doświetlenie mojej twarzy. Tu mamy jakąś większą lampę. W ogóle nie wiem, co to jest. Muszę to jeszcze rozkminić, rozpakować, zrobić jakiś unboxing. No, także moi drodzy, ja się z wami żegnam z moim pięknym, super nowym symulatorem w tle. W kolejnym tygodniu spodziewajcie się odcinka, gdzie będę prezentować Sima, jak to wygląda, co tam w nim w środku, w jego serduszku i w kompie i w całym osprzęcie tutaj drzemie. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku.